mimo iż gwiazdą dzisiejszego wieczoru jest Sławek Rażan i jego przepiękne jazzowe impresje, pozwoliliśmy sobie zacząć od przypomnienia jednego z koncertów jazzowych, który odbywał się w ramach Paryskiego Klubu Jazzowego. Wybraliśmy ten ze względu na to, iż ten znakomity gitarzysta Jarosław Świętana już nie żyje. Miał okazję dwa razy w ramach Klubu Jazzowego tutaj w Warce wystąpić. Chcieliśmy przypomnieć, jak to wyglądało. A teraz zapraszamy Państwa na dół, na tą już docelową część, kiedy będziemy mogli podziwiać impresje jazzowe Sławomira Ragana. Zapraszam. Jarosław Świetana, Jan Taszyn-Gróblewski, Krzysztof Sadowski, Marysię Sadowską to znam, to jest już to moje pokolenie Krzysztofę, Krzysztof Sadowski z Marysią Sadowską i wielu innych fantastycznych wykonawców. Wszystkie koncerty, które tutaj odbywały się w ramach Paryskiego Klubu Jazzowego, posiadały jeden wspólny mianownik, dwa wspólne mianowniki. Paryski Klub Jazzowy, ale też Sławek Ragan, który za każdym razem, kiedy ci artyści tutaj do nas przyjeżdżali, tworzył wspaniałe dzieło, które ubarwiało też dekoracje samego koncertu. No i też myślę, że dla niektórych było też fantastyczną niespodzianką, ponieważ nie wszystkie niestety te piękne obrazy są dzisiaj u nas tutaj. Część tych obrazów prezentujących wykonawców występujących w ramach Paryskiego Klubu Jazzowego pojechała razem z tymi artystami, ale to właśnie chyba trzeba się cieszyć, bo to ta twórczość Sławomira gdzieś poszła w świat, nawet gdzieś za granicę Sławomira do Chicago wysyła. Kochani, a ile podobno jest? Cóż, można rzec. W zasadzie te jazzowe impresje i prace Sławka będą za chwilę mówić nam wszystkim same za siebie. Więc pozwólcie, że Karolina, nie powinien dawać, więc poproszę Ciebie jeszcze, żebyś pomogła w tym wymiarze. Sławku, gratulujemy Ci, dziękujemy za to. Kochani, a gdyby przyczynkiem też do tej wystawy jest to, że te obrazy gdzieś u nas w dworku były. One gdzieś tam za szafą schowane miały swoje miejsce. I zdecydowaliśmy, że chcemy dać im nowe życie. Początek tego nowego życia to jest dzisiejszy wernisaż, który będzie wystawa, która będzie dostępna do końca roku. Ale te przepiękne obrazy zawisną w dworku, nie w tej sali, ale w innych salach, na korytarzach, jako stała część tej instytucji. Także cóż, raz jeszcze dziękujemy. Teraz oddaję Tobie głos. A co kosztuje? Dziękuję. Dziękuję Wam. Było to dla mnie bardzo ważne. Ja tak krótko, ku wspomnieniom. Ta wystawa gdzieś tam kiedyś kiełkowała w pomysłach naszych i tak jakoś nie mogę. Czekaliśmy na nią. Tak, wiem, dochodziły mnie słuchy. Ja pamiętam, że do tego przymierzaliśmy, ale jakoś tak, nie wiem, życie jej pozwalało, chyba bo coś innego nie działo, ale wiedziałam, że ten dzień nastąpi. Także chciałam w ogóle podziękować dyrektorowi Andrzejowi i moim koleżankom z pracy.
większości żeńskiej, tak? Tylko dwa ja bardzo wykorzystałem ten moment, że pracowałem w terenie troszeczkę, nie? Tak, pozostać Sławek poza twórczością tak przepiękną, to tak naprawdę też pomaga w wielu różnych inicjatywach związanych z malarstwem. Wykorzystaliśmy ten czas, tak. Sławka nie było. Dziewczyny ja nie poprawiały, ja tam, także dziękuję. Tutaj jest Karol Kukaj, pomagała mi, niestety nie mogę być dzisiaj, ale dziękuję wszystkim za takiego patrona, dyrektora, który tutaj tam trochę może z prawa technicznego, który pomagał. Tak, ja się na Jadkowej Warce na przystankach, to było jakieś moje jakieś fajne doświadczenie i zaczynałem było się dużo ciekawych rzeczy, bardzo ciekawych. Bardzo ładnie. Dużo dowiedziałem się ciekawych historii, nawet miło się o takich historiach naszych kobiecych wsiach, ale to nie będę dzisiaj nudził. Także dziękuję Wam bardzo za przybycie i tak krótko. Wystawa jest taka, może jest zróżnicowana, jest trochę takiego i komiksowego rysunku, bardziej plastycznego, w zależności od artysty. Także wracając do Śmietany, on był bardzo skromnym człowiekiem, ja tak by nie szalałem z tym rysunkiem za bardzo, ale bardziej ważny dla mnie podpis. Naprawdę bardzo skromny człowiek, także to są różne plaże, są mniej dokładne, bardziej dokładne, ale to wszystko zależało od tego, jak był artysta, bo ja starałem się coś tam przeczytać o artyście, nieraz też się spotykali, także wiedziałem, co mam robić i jak mam robić. Także dziękuję Wam ślicznie za przybycie, jest niezmiernie miło. Bardzo dużą wartością tych obrazów to są te podpisy. Ja rzeczywiście zapomniałem, że wszyscy artyści podpisywali się na tych obrazach, więc to jest też duża wartość dodatkowa. Kochani, jest z nami Jurek Kołodziejski, radny. Witam również przewodniczącą rady. Jest Aldona Rzeźnik. Jest Aldona, witam. Jurek, wiem, że chciałeś dwa zdania powiedzieć. Także zapraszam. Serdecznie witam wszystkich rekordzisty radnego pięknej walki na dzisiejszą okoliczność, na nasze spotkanie. Pierwej, szanowny panie dyrektorze gospodarzu wraz z załogą. Ja dziękuję i zapewne sporo zgodnych nas, iż zapraszacie nas na wasze ciekawe, atrakcyjne i uroczystości i imprezy. Dodam tylko, że w ciągu niespełna ostatniego miesiąca ja na przykład jestem czwarty raz u Państwa i zawsze jestem szczęśliwy, gościnnie przyjmowany, miło mi tutaj i czegoś się uczę od Państwa. Dodam Jurku, że oficjalnie po raz czwarty, natomiast co trzeci dzień widzimy się, rozmawiamy o różnych rzeczach. Ale to cieszy, to cieszy. Szanowni Państwo, Jurek przez wiele lat był dyrektorem Ośrodka Kultury Sportu i Odpoczynku. Kiedyś odszedł wtedy. W naszym domu nikt nie palił oczywiście. Kiedy ja będąc w liceum grałem w zespole, poezji śpiewanej w zespole rockowym i Jurek był wtedy moim dyrektorem. Także... A teraz kochani do gwiazdy dzisiejszego wieczoru. Iż kochano. Zawsze chętnie przebywam do tego wieczoru i od pana Andrzeja wielu rzeczy wyjaśniam, iż te pierdółeczki, które ja serdecznie tworzę, tworzę to sercem, nie rękoma. Kwiaty mógłbym kupić, prawda? Stać mi na to jako radnego. Ale wielkość ważniejsza jest to własne serce, według tego, czym się żyje. A przybywam to i martwię się długo, wykonując, co też powie mistrz. I to jest dla mnie dodatkowa motywacja seniora radnego. Kochany Sławciu, jak najdłużej ciągnij, kochany nocy ciągniesz, przybywamy to z radością, a uczył mnie to znów nauka, może proszę wybaczyć, że to mówi stary nauczyciel. Nauka, którą ja posiadłem od cudownego faceta, którego my wszyscy znamy, pan doktor Kosakowski. Uczył mnie, jakiego brało rękę, pamiętaj Jureczku. Nigdy, jeżeli jesteś facetem, nie wręczaj facetowi kwiatów. Ja myślę, nie dlaczego.
Leszku, bo to robią pedały. Pamiętając o tej maksymie, patrzcie, jestem przekornym harcerzem. Mam kwiaty, ale te kwiaty nie dla Sławunia. Dla jego ukochanej, przemiłej osobi. Wiem, co przeżywają nasze żony i społeczniki, szaleńców z czymś zauroczonym. Wiem, bo moje żony jest dobrze. Natomiast dla Sławsiaka Lukasznicia, jako sagło rodzinne, że data dzisiejsza i podrzezowe, moje wymyślenie, taki wyraz, podrzezowa wernisaż. Skarbem naszej pięknej marki i moim serduszkiem dla was. Sławciu, wręczę do żony, dobrze? Przepraszam za gadostwo harcerza. Szanowni Państwo, wspomniałem, że jest z nami przewodnicząca Rady, Jurek też jako radny, ale jest jeszcze Grzesio Paczkowski, który też jest radnym. Grzesio jest tutaj, tak powiem, też bardzo blisko we współpracy, może stąd zapomniałem. Kochani, na koniec zapraszamy wszystkich do, po pierwsze, do oglądania tych przepięknej twórczości Sławka, ale też do tego, żebyście poczęstowali się kawą, herbatą, jest coś mocniejszego, jest coś słodkiego. Poczęstujmy się, oglądajmy, porozmawiajmy, posłuchajmy w tle właśnie koncertu Jarosława Śmietany, który początek słyszeliśmy na górze. Dziękuję Państwu za to, że jesteście i zapraszamy teraz do wspólnego goszczenia się, do oglądania. Wszystkiego dobrego.